Cześć moi drodzy, trafił do mnie laptop, który ma jakąś dziwną historię i stwierdziłem, że to trzeba nagrać, bo z tego może wyjść jakaś dzika historia. Więc zapraszam Was na ogarnięcie dzikiej historii. To jest ten sprzęt, był gdzieś serwisowany. W ogóle ciekawa sprawa, żeby naklejać plombę i jakieś takie, wiecie, dziwne naklejki. Rozkręcamy to i zobaczymy, co tam słychać. No, zgadza się. Bateria została wyjęta. Została wymieniona. Taśma trackpada, jakieś włosy, coś z dyskiem się działo, był wyciągany. Widzicie, jak się operuje sprzęcie, przemienienie baterii, to nie używajcie ostrych narzędzi, bo można top case uszkodzić. Tak ogólnie to w zasadzie nie byłoby się do czego doczepić od tej strony. Niby wszystko się zgadza. Będzie trzeba to włączyć. Ja jeszcze zobaczę za chwilę, czy mam jakąś testową baterię. Ja ją tutaj właśnie wcisnę. I zobaczymy, co będzie. Nie wiem, czy klient dostał z tym urządzeniem z powrotem śrubę i tasiemkę. To jest moja tasiemka. Idę zapolować na śrubę jeszcze. No to lecimy dalej. Śrubka gdzieś tam, powiedzmy, zapożyczona. Podłączam testerek, ładowarkę, żeby widzieć, co i jak. Coś tam się dzieje. Jest obrazek. Matryca nie jest uszkodzona, choć wpadało tu jakiegoś bajzlu i to popękało. Starajcie się dbać o własne MacBooki. Jeżeli tutaj Wam coś naleci, to nie zamykajcie na siłę. Wystarczy jakiś okruch i potem, tak jak tutaj, właśnie to, ten kawałek szkła Wam pęknie. To jest trochę lipa ze strony Apple. Dobra, lecimy dalej z tym koksem. Dostałem mały update od właściciela. Serwis, który to robił, zwrócił klientowi pieniądze, nic nie wzięli za usługę, którą wykonali, skasowali tylko za części, więc zachowali się poprawnie. A my dalej lecimy rozwikłać zagadkę, co tutaj się stało z tym, że klient nie może się dostać do własnego sprzętu, bo to właśnie to jest główna ciekawostka tego całego urządzenia, że klient ma ustawiony jakiś kod numeryczny i nie może się dostać do swojego sprzętu. A w serwisie iSpot też nie mogli mu pomóc w tej materii, więc tak to trafiło tutaj do mnie. Doszło do jakiejś podmiany EFI albo coś w tym stylu? Nie wiem, naprawdę. Trzeba to rozwikłać. I co? No płyta nie wygląda, żeby była wymieniana. Jest zakurzona. Tak dość znacznie, więc to wydaje się, że jest płyta klienta. Ten model nie posiada układu T2, czyli pozbycie się hasła na EFI jest jak najbardziej możliwe. EFI jest tutaj w kostce, można się dostać przez złącza, tu jest złącze do EFI, albo przez wylut układu. Jako że specjalizuję się w lutowaniu, lubię lutować, wy lubicie oglądać lutowanie, to sobie wylutujemy tą kostkę. Przy okazji klientowi zmienimy pastę, jeżeli ten sprzęt ruszy. To jest oryginalnie dawkowana pasta. I zobaczcie, co się dzieje po paru latach użytkowania. Tam wszędzie, gdzie widać szkliste odbicie rdzenia, tej pasty po prostu nie ma. Ogólnie jest wyschnięta na kamień i już dawno nie spełnia swojej roli. Okay. Kość BIOSu już tutaj sobie mam. Programator też jest uszykowany. Adapter do BIOSu, do układu też tutaj mam. Jest to adapter taki tani, adapter do kości typu SOIC. Więc z czegoś takiego sobie dzisiaj skorzystamy. Układ w programatorze, w oprogramowaniu wybrany. Można zaczynać zabawek. Widzicie, jest. Zobaczymy,
czy go odczyta. Coś tam czyta. Układ jest 64 megabity, Winbond. Tutaj jest informacja właśnie, co to za układ. Układ odczytany. Sprawdzam zawsze, czy po wyjęciu układu, wciśnięciu ponownie i zrobieniu weryfikacji zgadza się z zawartością. Czasami są jakieś błędy w odczycie, cokolwiek, wiecie, adaptery, przejściówki, kurz, brak styku, kontaktu i problem może być. Więc warto, powiedzmy, odczytać, zweryfikować, ponowić. Czasami pozwoli to wychwycić jakiś błąd. Ok, układ odczytał się ponownie, go muszę sobie zapisać. Dobra, tą część mamy, że tak powiem, cykniętą. Teraz trzeba się dobrać do EFI i zedytować ten wsad, żeby pozbyć się hasła EFI. Ok, jak już mamy hexeditor, to trzeba poszukać stringu, przy którym albo za którym znajdują się rzeczy związane z hasłem. To jest nasz string i tak naprawdę rozwiązaniem na to, żeby usunąć hasło, jest zaznaczenie sobie całego tego stringu i go wyzerowanie. Więc zaznaczamy. Trochę tego jest. W edycji wybieramy wypełnij zaznaczenie i podajemy efy. Plik zapisujemy i w zasadzie jest po temacie. Plik ogarnięty. Ok, jeszcze raz wybieram sobie układ. Układ wybrany. Z bufora muszę wczytać zmodyfikowany układ, czyli wyczyszczony. Układ wczytany. I co? Program. Układ zaprogramowany, warto go zweryfikować. Ok, układ mamy zaprogramowany, zweryfikowany. Wszystko się powiodło, jeżeli chodzi o tą część zadania. Można składać i lutować urządzenia. W zasadzie najpierw zlutować kość, a potem sobie to złożymy. BIOS zlutowany, można zasuwać dalej z tym tematem, żeby go uruchomić i sprawdzić, czy pozbyliśmy się hasła. Mieliśmy gong. Systemu nie widzi. Ale to nie problem. Ładuje się system z dysku zewnętrznego.
Więc wygląda na to, że temat został rozpykany. Tutaj mam dysk testowy. Pozdrawiam kolegę tutaj dosłownie po sąsiedzku. Kolega zajmuje się odzyskiwaniem danych. Jakbyście chcieli odzyskać dane, podaję wam tutaj link do niego. Możecie się zwrócić, jeżeli macie problem z dyskiem twardym, mechanicznym, elektronicznym, pendrive'ami, innymi nośnikami danych. Odzyskuję dane. Jesteśmy w domu. Teraz to, co mnie ciekawi, czy płyta tego sprzętu to jest to, co ma być GVC1. A jakie tutaj było oznaczenie na klapie spodniej? GVC1, zgadza się. Płyta jest OK. No tu jakieś pierdoły się zrobiły, trzeba to zaorać. Dysk jest widoczny, formatujemy go, i tak nie zawiera żadnych danych. A potem postawimy system. Instalka Big Sure. Zaraz zaczynamy to dzieło. System ładuje się teraz z pendrive'a, który tu jest do huba podpięty. OK, jesteśmy na ekranie instalacji. Można wybrać od razu instalację. Co zrobiłem? Tylko sprzęt długomyśli. Jest dysk, który wcześniej utworzyłem. I czekamy na finalizację instalacji systemu. Co ogólnie się stało z tym sprzętem? Tak naprawdę nie mam pojęcia, co się stało. Co się stanęło? Podobno napuchła bateria, to się zgadza, serwis to wyciągnął, uszkodziła się taśma. I nie wiem, co więcej się zepsuło. Serwis twierdził, że coś się zepsuło, coś tam robili, nie wiadomo co. Jak mu oddali ten sprzęt, to się okazało, że nie pasuje hasło do EFI. Czy doszło do jakiegoś tutaj zamieszania? Możliwe. Serwis tak czy siak zachował się fair, zwrócił klientowi pieniądze za usługę, a policzył jedynie za części, które tu zostały użyte, czyli podejrzewam, że taśmę trackpada, bo nic więcej nie zauważyłem, żeby tam było ruszane. I tyle tej historii. To trafiło do mnie i zajęliśmy się tematem tak, jak należy się tym zająć, czyli uruchomiliśmy sprzęt, co widzieliście w trakcie. Zostało to zrobione za pomocą, powiedzmy, lutownicy i hot aira oraz oczywiście programatora i odrobiny, powiedzmy, haksiorskich zagrywek.